Z powrotem na salę. Rozumiem, że wyszli na zewnątrz, tak? 2 minuty to nie jest 10 minut, ale długie. Panie przewodniczący, chciałem zauważyć, że nie mówi pan, że pan idzie zbyt wiemy, że można odsłuchać. Mamy kworum, tak? Mamy kworum. Ja myślę sobie tak. Była informacja dla tych, którzy są na zewnątrz? Było. Czyli ja mam czyste sumienie. Ktoś nie wiedział, ile miała przerwa. Nie mamy tych takich, które na zewnątrz mają. Wznawiamy obrady na tej sesji. Kolejny punkt. Punkt numer 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia niestrategowych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków w roku 2013. Lista zadań przygotowana w oparciu o wstępną listę analiz przyjęta przez Radę w lipcu bieżącego roku. Tutaj niewiele się zmieniło, żeby nie powiedzieć nic. Remonty bieżące zostają. Kwota 4,5 tysiąca. I to jest informacja najświeższa. 4,5 tysiąca tyle żłobek dostanie na zadanie powierzone. Kiedy się zastanawiałem w ogóle, czy to zadanie ma sens. Jeżeli takie... My mając świadomość tego, że chcemy pomagać żłobkom, na protekach zabezpieczyliśmy środki na to, żeby można było coś więcej zrobić. Otwieram dyskusję na ten temat. Nie widzę dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków w roku 2013. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia środków finansowych przeznaczonych na zadania powierzone oraz ustalenia listy zadań na rok 2013. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Edukacji i Kultury. I tutaj dwa zdania wstępu. Czy tak jak to robiliśmy w ubiegłych latach, łączymy środki ogródków wielodonowskich i zieleńców, żeby można było później ewentualnie korekty, które w trakcie roku mogą wyjść, były możliwe do zrobienia. Do tej pory to funkcjonowało dobrze i wydaje mi się, że nie należy tego zmieniać. Otwieram dyskusję na ten temat. Rozumiem, że Państwo też widzą owoce tego. Okay. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie połączenia środków finansowych przeznaczonych na zadania powierzone oraz ustalenia listy zadań na rok 2013. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w Gminy Miejskiej Kraków. Projekt uchwały został przygotowany po uzyskaniu informacji z Policji, Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z 9 w Krakowie na temat sytuacji społeczno-materialnej dotychczasowego najemcy. Projekt numer 189. I prosimy o Kościuszko. To jest Kościuszkowskie. Ile? 1D przez 19. Mamy pozytywne opinie, czyli nie ma przesłanek do tego, żeby była inna opinia niż negatywna. Otwieram dyskusję na ten temat. Znam tą rodzinę, popieram. Znaczy, rozumiem, że nie stwarzają... Nie stwarzają problemów wychowawczych, delikatnie mówiąc. Głosują. 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 Poprawki głosują. Głosują.
Przechodzimy, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się z głosu. Przy jednym wstrzymującym. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. Kolejny punkt. Dokładnie ta sama treść. Druk numer 190 i osiedle Wysokie. Tutaj mamy również pozytywną opinię odnośnie tej rodziny. Otwieram dyskusję na ten temat. Zamykam dyskusję. Tak jak powiedziałem, nie ma podstaw do tego, żeby była negatywna. Nie znasz rodziny? Zamykamy. Bartoszek na niepodległości też nie zna. Już. Zamykamy dyskusję. Już. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Pani radna, głosowanie jest nierozumiane. Kto jest przeciw? Było i kto jest teraz wstrzymujący? Przyjęty wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej w Kraków. Punkt 9. Ten sam temat. Mam prośbę. Długa jest głowa i dlatego, jeżeli Państwo nie będę widział sprzeciwu, to pominę sobie. A druk 192, który Państwo mają przed sobą. Tak samo sprawa mieszkaniowa. Osiedle Kazimierzowskie. 9-10. Kazimierzowskie 29/19 i tutaj, tak jak powiedziałem, też mamy pozytywne opinie. Dobrze, dlaczego? To jak możemy głosować, jak nie wiemy, Pani Małgosiu, na kogo? Preparacja planu. To jest śmieszne, bo są sytuacje takie, że nie powinni. Przepraszam, ale ja prowadzę te opinie. Ale mogę prosić, żeby to uchwalił. Proszę Państwa, jeżeli ktoś się pyta, odpowiadam, nie ma problemu, nie robimy sztucznych problemów. Jeżeli jest jakiś problem, to będziemy go rozwiązywać. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Nie ma dyskusji, ale zamykam. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. Przy jednym wstrzymującym. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. Co, ostatnia tutaj rozpatrzenie projektu uchwały. Też ostatnia mieszkaniowa uchwała, druk numer 192. Osiedle Kazimierzowskie. Ile? Kazimierzowskie 24/30. Też pozytywnie. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję na ten temat. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej Kraków.